My tutaj mieszkamy. Byliśmy w szaflarach, wracamy teraz, no ale założyliśmy łańcuchy, no bo inna jazda zupełnie. No właśnie, bo to rzadkość, a powinny dzisiaj być, prawda? Dokładnie. Mhm. Tym bardziej, że my jak od Bukowiny jechaliśmy tamtymi górami, to no, stały samochody pod górę dość dużo po prostu bez. A zauważyłem niektórych jeszcze na letnich. Siedlec, próbujemy się dostać do Zakopanego ogólnie, ale straszne korki. Co będziecie robić z Zakopanem? No jeszcze scypki. Po to przyjechaliśmy. Jedziecie na Sylwestra? Tak, dokładnie. Jak będzie wyglądała ta zabawa? Szampańsko. Ale musimy jechać, bo tutaj, o. Jedziemy z daleka, z Podlasia. Droga generalnie jest dobra, troszkę te warunki popsuły nam szyki, bo przyjechaliśmy za późno ze względu na to, że no popadało w nocy, ale generalnie teraz nie jest najgorzej. No tu się korki porobiły, stoiemy, czekamy. Gdyby nie ci turyści, to nie byłoby korków. Dobrze, że przyjeżdżają? No z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, no ale to niestety nie, my do tego nie mamy do rzeczy, nie? No wie pani, no wiadomo, są z tego pieniążki, a z drugiej strony no po prostu musimy jakoś to przeżyć. Pociąg Regiorysi ze stacji Kraków-Płaszów do stacji Zakopane wjeżdża na tor pierwszy, przy peronie drugim. Raz w roku przyjeżdżamy, nie, ale przeważnie tam się czekało w kolejce, ale dzisiaj wolimy, nie, właśnie na pociąg jedziemy. Nie wiem nawet o której pójdzie, ale chyba niedługo, bo widzę ludzie są, to będzie chyba pociąg. Myślę, że pociąg to jest najlepszą alternatywą na dzisiejsze, wiadomo, pogodę, tak? I to jest idealna alternatywa, żeby uniknąć korków. Połączenie jest po prostu idealne wręcz i proszę zobaczyć, jak spożywają alkohol. Lepiej nie jeździć samochodem, ani autobusem. Super. Nie daj Bóg jeszcze samochodem zabiorą prawo jazdy, a po co to, nie? Chyba, że nie łapią u was.